Cześć, tu Jaromir, witam w kolejnym odcinku z gry XCOM 2 z dodatkiem Long War 2. Tym razem jesteśmy w Szkole Działań Partyzanckich, ponieważ zdałem sobie sprawę, że mamy trochę żółtodziobów, a możemy sobie tutaj ich, powiedzmy, szkolić na jakąś właśnie do określonej klasy. Tylko wcześniej zobaczmy mniej więcej, kogo nam to ewentualnie brakuje. A rekrutować w sumie moglibyśmy też, ale podzielmy to na klasy. Artylerzystów. Mamy mało grenadierów, tak naprawdę. Tak, bardzo mało mamy grenadierów. Pozostałych mamy całkiem sporo. W związku z czym można byłoby. Właśnie, tylko który z tych żółtodziobów. A, mamy też zdolności oficerskie, tylko trzeba by kupić, że tak powiem, ulepszenie. Nie mamy za bardzo pewnie kasy. Który z tych żółtodziobów byłby sensowny? Raz, dwa, trzy. Ten infiltruje, to nie. Pięć. Może ten Simba, coś tam, coś tam. Szkoła działań partyzanckich. Simba. Grenadier. A właśnie, a tego drugiego w sumie też można by jako grenadiera wyszkolić. A właśnie, już nie będzie nam brakować. A dobra, zobaczmy co my tutaj mamy. Skończyliśmy tę misję ostatnio dość powodzeniem. Mamy oczywiście zaginione wieże, to jeszcze nie. Tutaj jesteśmy w trakcie infiltracji. Dwa dni zostały, natomiast tutaj mamy 10 dni, więc jeszcze jest sporo czasu, ale będzie trzeba pamiętać, żeby tą misję po prostu tutaj wysłać żołnierzy. Chociaż w zasadzie moglibyśmy już zestawić tutaj jakieś. Poczekajmy. Co tu jeszcze gdzie mamy? Kryjówka, siła adwentu, szybki rzut oka, jakieś ukrywanie się, zasoby, wywiad, rekrutacja. Nie, to chciałem kliknąć. Dobra. No to czekamy. Maszyny obcych usunięte. To nam da troszeczkę tych. O, można by w zasadzie tutaj wybudować. No moc mamy. W zasadzie coś jednego że moglibyśmy robić. Ale się zastanawiam. Nie, to jest odsłonięty zwój mocy. To można by w tym momencie oczyszczać. Nie mamy technika żadnego. Nie mamy technika żadnego, ale możemy go stąd wziąć. Tu mamy dwa gremliny do dyspozycji. Gremlin. A technika możemy przerzucić w inne miejsce. Ok. Dobra. Poligon niedługo też będziemy mieli dostępny. Start szeregowy, draśnięcie, dobrze. Co możemy jeszcze dalej szkolić tutaj? To jest, co to jest? Draśnięcie, wytrzymałość, doktor Jagoras Shinobi. Rozrywają pancerz. Pistolet, apteczki. O, może kogoś innego wyszkulmy? Zbrojownia, ośrodek, szkolenie grenadiera, może Runixa. On jest zaraz widać, on jest łowcą. No to granatów to akurat strzel do pistoletu, zadawane przez wroga zmniejszano jeden, gdy atakuje on przez osłonę, za którą się znajdujesz, premium do woli. A no, można mu dać taki. Zawsze mu się to przyda, dodatkowa osłona, obrona. Nowy cel. Ile dni? 2 dni, 6 godzin, 25 jednostek informacji. Nie ma sensu. Kondycja obcych. Lepsze jednostki, dodatkowe punkty życia. To akurat nie jest dobre. Zobaczmy, co mamy na poligonie. Wybierz projekt.
W zasadzie 77 zasobów. Otwieracz czaszek. O, to posuwa nam akcję do przodu. Ale zużyje 70, w zasadzie wszystkie nasze zasoby. Kamizelka kolejna. Pancerze by się też nam przydały. Granaty zapalające. Może pancerze byłyby dobrze. 4 sztuki stopów, zwłoki żołnierza, 10 jednostek zasobów. Dobra, niech oni sobie tam bawią się. Niech się bawią, że tak powiem, w pancerze. Skoro Advent ma nowe pancerze, to my też musimy mieć. Ile mamy do tego? 100% infiltracji chyba tu już jest. Tylko się ukryło. Jeden dzień. 8 dni tu jeszcze mamy. Poczekajmy jeszcze, tak żebyśmy... Teraz już możemy robić. Niski. 30 jednostek informacji. 123 podatny. Rozpocznij misję. Dobra. Tratata. Zobaczmy, co się... Operacja Groźny Księżyc. Zobaczmy, co się wydarzy. Zhakuj stacją roboczą pociągu Adwentu. Mam nadzieję, że wysłałem specjalistę. Slamsy gdzieś, czyli będzie pociąg. Kurczę, nie lubię pociągu. Bo jest... Widoczność jest, powiedzmy, taka, że no bardzo łatwo można uruchomić jakieś dodatkowe, uaktywnić jakieś dodatkowe grupy. No ale cóż, jakoś sobie musimy poradzić i sobie poradzimy. Właśnie. No nie jest tak bardzo przed nami blisko. Ale mamy całkiem niezłą grupę tutaj. Teraz pytanie, którędy wieżyczka jest już widoczna. No właśnie, wieżyczki są wkurzające. Okej, czy idziemy tą stroną, czy idziemy tą stroną? Tutaj mamy jakiś budynek, więc teoretycznie jakby była jakaś grupa, to możemy zająć lepsze pozycje. Okej. Tak będzie. Oleńka sprawdza. Dobra. Zabójcza bliskość w sąsiednich polach. Okej. I co ona tu jeszcze ma? Refleks, strzały reakcji, dobrze. Okej, Danusia. Jest czysto, no to za pełną osłonę. Dwie wieżyczki. Chyba trzeba będzie jednak się pozbyć tych wieżyczek jak najszybciej, bo one po prostu bardzo przeszkadzają, szczególnie jak uaktywnimy jakąś inną grupę. Na razie zajmijmy co lepsze pozycje. Dobra, Kamil. I został nam jeszcze, Aleńka została. No dobra. A, tutaj się grupa znalazła. Żołnierz, sektoid. A, i artylerzysta. Dobrze byłoby ich nie uruchomić. Tylko najpierw się pozbyć tych wieżyczek. W sumie mamy 10 tur. Tu jest kolejny jakiś dron. No właśnie. To te drony nas odkryją wkrótce. O kurczę, jeszcze tutaj dron z tej strony. Bem. 44 drona widzimy. Kto jest w zasięgu tutaj? Tylko Tarantoga widzi sektoida. Więc jeżeli by Tarantogą przejść tu. Tak jest, wykonuję. To powinno być ok. Jakie mamy szanse w ogóle przechwycenia takiej wieżyczki? Wyłączenie, no nie za fajnie. Precyzyjny strzał, no mamy tutaj trochę opcji. Okej. Wieżyczki. Najlepiej byłoby je wysadzić, ale nie chcę, że tak powiem, tych granatów tutaj tracić. Chociaż jeden przynajmniej, ale nie obejmę. Obejmę za to drona i wieżyczkę. Myślę, że to byłby dobry początek. Jeden granat może ten. Nie wiem, jakby się zapadło całe, że tak powiem, to. Jakby się udało dach zniszczyć, to ta wieżyczka jakby spadła na ziemię, to by wtedy została zniszczona. Żryj,
Dobra, dawaj. Ale nie, to akurat dachu tu nie zniszczymy, ale przynajmniej zerwaliśmy pancerze trochę. Zarówno z drona, jak i z wieżyczki. Posiłki już? Gdzie? Nie za szybko? Oj, coś czuję, że będzie gorąco. Trzeba jak najszybciej załatwić po prostu te wieżyczki teraz. Zanim się pozostałe grupy tutaj zwalą nam na głowy. Okej, jakie tu mamy szanse? 74% szans. Stąd będziemy mieć widoczność. Będziemy mieć 86, 82, 74. Może tak, najpierw skupmy się na tym, co widzimy. Grzmot Sancho Pansa 93, 91, 88. Dawaj. Jedna wieżyczka załatwiona. No przydałby się jeszcze jeden granat w tą wieżyczkę, bo ten ma dwa punkty. A zobaczmy, ile uszkodzeń w tym momencie zadamy. Draśnięcie. No to niedobrze. Ale przynajmniej dwa żeśmy zadali. Dobra. Wieżyczki załatwione. Został nam dron. I w zasadzie tyle. Prawie na głowę żeśmy tego drona spuścili cywilom. A powiedzmy, jeżeli chodzi o Oleńkę, ona może się tu przyczaić, bo tam za nami jest jeden dron. Więc jak tu nadejdzie, to akurat powinna go zdjąć. No. Posiłki się zbliżają. Dobra, mamy 8 tur. To na razie tamtą grupę olejemy. Drona też na razie się nie będziemy przejmować. Do przodu. Tu możemy uruchomić go. Nie zauważyłem tych drzwi, ale dobra. Będą krzyczeć. Prawdopodobnie i tak te grupy zejdą tutaj się, słysząc te hałasy. Ale cóż. Dobra. Pozycje są na razie dobrze zajęte. Okej. W sumie mogłem przeładować, ale nie, mamy darmowe przeładowanie. To spokojnie. No i zostanie Danusia. Danusię bym do przodu maksymalnie też gdzieś tutaj. No właśnie. Tutaj, ale... Jak tutaj uruchomimy grupę, to by nie było fajnie. Więc ona niech idzie tu. A pozostali tryb warty. Żaden się nie prześlizgnie. Okej, tu się ktoś objawił. Co to było? O! Grupa. Dzień dobry. Rakietnik. Uuu, rakietnik, trzeba go zdjąć. Mówiłem, że trzeba go zdjąć, a nie pudłować. O kurcze, jakiś jeszcze dron się tam pojawił. To jest kolejna grupa. I tam widzę jeszcze jedną grupę. A, tu jest oczywiście kolejny dron. Jeszcze się tamta grupa pewnie uaktywni i jeszcze pewnie posiłki. Pięknie, dobra. Nasz żółto dziób zdaje się załatwił. Co za... Rany. Jaki, kurczę, jaka... Jestem zadowolona. Juhu! No widziałem, widziałem. Pięknie, pięknie. Dobre. Okej. Okay. Czy tutaj, nie wiem, czy tutaj nie widziałem jakiejś grupy, więc to by troszkę, a i tak się musimy gdzieś ukryć. Rakietnika na pewno trzeba załatwić. A, my mamy co? Mamy strzały reakcji. O
Oficer tam jest ukryty. Tu powinno być bezpiecznie, tak czy siak. No oczywiście, żeśmy tą grupę uaktywnili. Tak jak myślałem, ale... Rakietnika mamy. Jeszcze tu jest dron, jeszcze drugi dron. Może nie było dobrze uaktywniać tą grupę, ale dobra. Danusia, wyruszaj. Mamy granat, mroźną bombę. W zasadzie kogoś byśmy mogli tutaj... O, nie bardzo. Zwykły granat. Na jednego żołnierza to się w ogóle nie opłaca. Ale możemy tego w tym momencie zdjąć. Dawaj. Kurczę, 70% szans i pudło. Muszę się lepiej złożyć. No, dokładnie, musisz się lepiej złożyć. I to dużo lepiej. Do pani z takim strzelaniem. Może Mabaso pójdzie lepiej. Tak się to robi, siostro. Tak, przydałoby się więcej. No dobra. Jakie mamy opcje? Rakietnika przede wszystkim. Drony gdzieś tam. Gdzieś ten dron był taki jakiś tutaj za rogiem? Nie, on został załatwiony. Dobra. 87%, 43%. Więc tak, możemy albo kogoś ogłuszyć, albo ja bym zdjął jednak, spróbował zdjąć tego rakietnika. 3 do 6. Jest duża szansa. A, dwa, draśnięcie. Niedobrze. No poprawiaj lepiej. Tok, co tutaj teraz? Musimy tego rakietnika załatwić. Nie ulega wątpliwości. Granat, nie bardzo. Oficera mamy tylko w tym momencie. I tak go nie załatwimy. A gdzie jest ten rakietownik? Dron. Nie wygląda to za dobrze. 87. Musimy drona zdjąć przede wszystkim. Żeby nas nie ogłuszył. SOS. No to nie jest tak SOS. Dobra, masz darmowe przeładowanie. Mamy granat błyskowy, ale wiele to... No moglibyśmy co najwyżej oficera ogłuszyć. Okej. Jest to jakieś rozwiązanie. No teraz pytanie. 74%. No to jest najlepsze, co możemy zrobić. Granatem nie dorzucimy. Nie jest to najlepsze. Dawaj. Opcje mamy ograniczone, niestety. Ten granat błyskowy, jakby przynajmniej oficera. Kurczę, nie udało się tego rakietnika załatwić. Jak on puści rakietę teraz, to będzie przekichane. No właśnie, on jest w ogóle poza zasięgiem. 43% to się w ogóle nie opłaca, więc przynajmniej zneutralizujmy oficera. I liczmy na to, że on tą rakietą za wiele nie narobi szkód. No mamy dwóch oficerów tak naprawdę, więc to nie jest zbyt cudownie. Zwalą się oczywiście posiłki, jeszcze tam ta grupa nam na głowę. Mamy 7 tur. Okej. Dobra, strzela tylko. Okej, nie zdecydował się rakietami walić. To mi ulżyło. Oficer. Dobra, oznaczenie. Żołnierz. O, draśnięcie, dobrze.
ten oficer jeszcze mnie martwi, ale on jest ogłuszony, więc, znaczy jest dezorientowany, więc może nie będzie jakoś za wiele. O rany, 66% próbował przez okno tutaj. No dobrze. Okej, jakie mamy opcje? Opcje mamy takie, że... Danusia, co może Danusia zrobić? Co ona tu ma? Saper. Moglibyśmy granat rzucić. Trochę do przodu. Jakie mamy szanse? 30-30. Trochę szkoda granatu. Tu musimy tak czy siak przeładować. Nie mamy wyjścia. Granat. O, to jest dobry pomysł. Załatwiony. 43%. Tu musimy tak czy siak przeładować. Gotów. Dobra, widzę, że gotów. O, pom pom pom. Darmowe przeładowanie, 78% szans. Czy jakoś tu jesteśmy go w stanie z flanki zajść? No tutaj jedynie, ale możemy łatwo zajść później sami zostać. Chyba, że tak. Nie, tak go z flanki nie zejdziemy. Jedynie tutaj musielibyśmy wejść. No mamy oczywiście strzelanie w biegu, ale wolałbym je zachować na później, żeby zdjąć tych. A jakie mamy tu opcje jeszcze? Mamy granat oczywiście. I w zasadzie dwa razy po 43%. Można przynajmniej raz spróbować. I teraz będzie lepiej troszkę. No, dwa razy draśnięcia. Mroźną bombę bym sobie jeszcze zostawił. Jak tu wygląda cała sytuacja? Tak wygląda. Mamy do dyspozycji Kamila z granatem. Teoretycznie możemy tego załatwić. A Oleńka, co prawda jest oznaczona, ale... Jeżeli byśmy się gdzieś tutaj wystawili, co prawda żołnierz może nas zajść z flanki, ale może tak źle nie będzie. Pędzi wiatr, no to pędź. Dzień dobry. Dobra. Właśnie po problemie jednym. Nie zapominaj. Teraz, żeby sobie dobrze tego trafić. Co za teksty. Dobra, co został żołnierz? A, mam jeszcze Danusię. Która nie widzi tam, ale możemy zrobić na przykład tryb warty. O! Trzy sektoidy, wow, ale ich się tam nategowało. Nie za dużo ich tam jest? O, bo, już będzie reanimował. Dobra, ten się tu ukrył. Tryb warty, dobrze. Okej. Jakie tu mamy opcje? Tu możemy zejść z flanki. No, najpierw trzeba się pozbyć tej warty. Tak, tym granatem to ja bym najlepiej
po prostu walną w te sektoidy, tylko czy dorzucę, to jest pytanie. Czy stąd dorzucę, może nie, mogę nie dorzucić. Jakie mamy tu opcje? A, mamy tylko protokół wsparcia. Precyzyjny strzał, 74-29. Każdy strzał reakcji ma znacznie mniejsze szanse. No właśnie, czyli pędziwiatr jest jak najbardziej w tym momencie tutaj. Trzy żołnierza jesteśmy w stanie załatwić. Zobaczmy. Błyskawiczny refleks, bardzo dobrze. Który to reanimował? Chyba akurat nie ten, który jest w zasięgu. Dobra. Magazynki puste, nie mam czym strzelać. Masz czym strzelać, spokojnie, nie panikuj. Czy mam jeszcze jakiś granat błyskowy? Rzuć, ale nie mamy za bardzo. Nie mamy żadnego granatu błyskowego. Chyba tylko miał pędziwiatr. O, właśnie. To nie jest dobre. Bo musimy, zdaje się, tego zombiego załatwić. Okej. Jaka jest tu szansa trafić? O kurczę, akurat są ciutkę poza zasięgiem. Okej. Tego możemy załatwić. To należy z tego skorzystać. Dobra, trafienie krytyczne. No dużo, dużo, dużo. Ten żółty dziób jest po prostu niesamowity. Dobra, to w takim wypadku Sancho Panza musi zdjąć zombiego. Już go zdjął? O, okej. Tu możemy zebrać fanty. Dobrze, celownik laserowy. Czy potrzebujemy jakiegoś tutaj 29% wsparcie możemy, a precyzyjny strzał? A, to też nam nic nie daje. Jakie mamy opcje? Mamy takie opcje. 43% szans. Trochę słabo. Tym granatem jestem ciutkę za daleko. Zrozumiano. Zajmijmy może lepszą pozycję w takim wypadku. No, ich jest troje, więc... No, kurczę, oczywiście ta grupa się musiała aktywować. A mamy 5 tur. I jeszcze jakieś posiłki pewnie nam na łeb spadną. Dobra, teraz będą nam mieszać niestety. Nie, zombie. Okej, to ten akurat jest uszkodzony sektoid, więc jeden dobrze wymierzony granat załatwi sprawę. Tu mamy O kurczę! Artylerzysta trafił. Żeby tylko nie panikować. Ach, zdezorientowany, niedobrze. Okej. Pięknie. Bardzo dobrze. Dobra. Co, gdzie nie? No widzisz.
13%, to jest trochę słabo, ale możemy ogłuszyć kogoś, jakby co. Dobra, tego trzeba zdjąć sektoida, tych trzeba zdjąć sektoidów. I jednocześnie zabezpieczyć się przed tymi. Tutaj. Gdzie my tu możemy się, że tak powiem, tutaj, częściowa osłona. Częściowa osłona. Mamy jeszcze mroźną bombę, ale nie chcę tego na razie jeszcze tak wykorzystywać. Dobra, jeszcze jakie opcje mamy? Taki ja. Mogłaby zdjąć tego. Tu jest jeszcze jakiś żołnierz w ogóle. Sektoid, artylerzysta. Dobra, to taki ja. Strategiczna pozycja tutaj. Załatwiony. Taki ja. Pięknie, jeden załatwiony. Okej, Sancho Panza dostał nieźle. To jest niedobrze. Jego musimy stąd ewakuować jak najbardziej. Chociaż w sumie, jakbym tak podszedł tutaj z przyłożenia walnął obie lufy. O, gdyby nie ten i ten, to by można było tak zrobić. Jakie mamy opcje? Opcje mamy takie sobie. Opcje mamy takie sobie. Tu jesteśmy w stanie trafić. W zasadzie musimy się też przesuwać jak najbliżej. Mam nadzieję, że nie rozwalimy tego. Co mamy hakować? Zakładam, że nie. Ale nie widzę za bardzo. No. Tu było przez chwilę. Dobrze, powinno być ok. Ale trzeba zająć troszkę lepszą pozycję. No i teraz delikatnie, mam nadzieję, że stąd jestem w stanie dorzucić, bo jak nie... O, było przez chwilę. To powinno pozbyć się jednego zombiego i trochę uszkodzić tamtego sektoida. Jednocześnie przybliżyć nas do celu. Dobra. Tu się musimy ewakuować, niestety. Tylko w jakie miejsce? Najlepiej tutaj. Okej, zostaje nam Tarantoga, Kamil i zostaje nam Oleńka, która jest zdezorientowana, niestety. Tak jest, dowódco. Ale nie na tyle, żeby nie ogłuszyć na przykład sektoida. Zabieramy cię ze sobą, cwaniaku. Ups, chyba pudło. Cel nadal stoi. Niedobrze, myślałem, że ona ma jakiś ten. Że przynajmniej go zdezorientuje, ale nie. Tu się wystawimy trochę na sektoida, niestety. Ale... Kamil.
Dobra. To jesteś za pełną osłoną, 10% szans to jest tyle co nic. Żołnierz, dobra. Okej. Sektoid. O, będzie próbował motać. O, kontrola umysłu, to niedobrze. Ten sektoid uciekł. O, poszło po pancerzu, niedobrze. Dobra. Mamy jeden granat błyskowy, ale nie dorzucimy tutaj do tego sektoida, choćby nie wiem co. Już idę. Darmowe przeładowanie. Granat błyskowy, można jego tylko ogłuszyć. Nie, mamy jeszcze jeden granat błyskowy. Okej. Tutaj tak, Danusia powinna zhakować, ale chyba na razie powinna wspomóc tą flankę trochę. No tu moglibyśmy mieć fajny, czysty strzał, żeby tego gościa załatwić z bliska. Ale nie rzucimy wtedy tego granatu błyskowego. O, teraz też nie bardzo. Kurczę, nie mamy za bardzo dobrego kąta, żeby tu rzucić. Czy stąd będziemy w stanie rzucić? Zakładam, że tak. O kurczę. O kurczę. Jeszcze panika. No tak, zapomniałem, że on był na trybie warty. Kurde. No to ten cały nasz plan poległ w gruzach. W tym momencie. To jest bardzo niedobrze. Claro que sí. 43% szans. Okej. Bardzo dobrze, przynajmniej jednego żeśmy zdjęli. Nie zdjęliśmy go, ale dostał. Porządnie. Pędzi wiatr, niewiele może zrobić. Mroźna bomba. To nam nic nie daje. To nam kompletnie nic nie daje. Trochę zawaliłem tutaj właśnie, nie zauważyłem, nie wziąłem pod uwagę tego trybu warty. Tu wiem, że jest jakiś ten, ale nie wiem dokładnie gdzie. O kurczę. A, na szczęście posiłki niezbyt duże. Dobra, ale tu mamy jednego w panice, jednego w kontroli umysłu, więc nie jest dobrze. No, robi się gorąco. Kamil gdzieś będzie tu stał. O kurde. Dobra, ale przynajmniej sektoid jest tutaj. O kurde. A ten co? Uff.
To akurat jest kiepsko. Panika, kontrola umysłu. To mi się nie podoba. Bardzo nie podoba. Okej, Sancho Panza, co możesz zrobić? 43, 43, 43. Spróbuj. Nie tego. 53 teraz. Dobra. Na to liczyłem. Pędzi wiatr. Stąd nie jesteśmy w stanie chyba zauważyć gościa. Nie. Ale trzeba się przesuwać do przodu, żeby w następnej turze zdążyć, mam nadzieję, zhakować tamto. Rozumiem. Może go załatwi? Kurczę, to jest ten, może go nie załatwić. No, draśnięcie jeszcze z takiej odległości, 98% szans. Niech to, kurczę. Koniec. Pusto. Okej. Zrozumiano. Opcje mamy bardzo ograniczone, niestety. Jest bardzo niedobrze. O kurczę. Nie trafił z takiej odległości. Czemu wszyscy do Kamila strzelają? Pancerz, dobra. Taki Yashi jeszcze przeżyło. Nie. Przeładowanie, dobra. Zabrakło amunicji. O kurde, wykrwawia się on, taki Yashi. Dobra, jeszcze został jeden. Kurde, będzie tamtego próbował przejąć. Panika. Strzel do kogoś. Dobra, kucnięcie nie jest źle. Utracono kontrolę umysłu, dobra. Przede wszystkim powinniśmy wezwać posiłki. Ale może nie. Niekoniecznie. Olejnika. Robi się. Commander, we have confirmation of the exposed access point. Dobra. Mamy 0% szans na cokolwiek. Okej. Dobra, jakie mamy opcje? Opcje mamy takie, że możemy ustabilizować. To jest przynajmniej tyle dobrze. Ale najpierw to ja bym pozałatwiał tych pozostałych. Co mamy? Artylerzystę, sektoida, żołnierza i sektoida. Kogo mamy do dyspozycji? Danusia. Danusia za wiele tutaj nie zrobi, ale pytanie, czy dorzuci tym granatem, żeby tych mroźną bombą? Okej. Załatwieni na chwilę. Aha, mamy tylko Tarantogę w tym momencie.
Czyli tego sektoida nie załatwimy niestety. Będzie sobie tu hulał. Ile wlezie. Okej. Ja bym go tu schował jednak. O, nie ma jak go tu schować. Za pełną osłoną. Zaraz tam będę. Mam nadzieję, że to nie zużywa akcji, bo jak zużywa, to jesteśmy, że tak powiem, to nie będzie dobrze. Zabierzcie mnie stąd natychmiast! Musimy uciekać! Kosę traf. Już nie będziesz go zaczyć. Dobra, ci są nieaktywni, został jeden sektoid. I on może coś namieszać, niestety. A, draśnięcie, dobra jest. Wykrwawia się. Dobra. Czas skończyć. O, w mordę. Przeładowanie. Będzie się działo. Strzelanie w biegu. Załatwione. 53% szans. Granat. 2 do 5. Fu. Danusia jest bardzo daleko. Sancho Panza. Zrobimy to tak. Nie mamy czym strzelać. O, pięknie. Załatwił go. To jest lepiej niż myślałem. Kamil, stabilizację musisz zrobić. Tutaj, tylko że... Ile tur do wykrwawienia się jest w tym momencie? Nic tu nie widzę. Dwie tury. No właśnie, i to jest trochę niefajne. Tu nic nie dorzucimy. Jedynie możemy zrobić wartę. Danusia. Podchodzę do celu. Jeszcze zostanie niestety ten artylerzysta. Okej. Musimy to ustabilizować w tym momencie. Stabilizacja, leczenie. Spokojnie, mam piguły na każdą okazję. No, ta piguła to nam wiele nie pomoże. No i ci niestety teraz będą rozmrożeni. To jest jedyne niebezpieczeństwo. Artylerzysta. A nie, jeszcze mamy czas. Okej. Tak jest. Granat błyskowy. Bardzo dobrze. A w międzyczasie co, czym jeszcze dysponujemy? Procent szans. Może wdreśnięcie wystarczy. Wystarczyło nawet. Pięknie. O, 28% szans. Pełna osłona. Tryb warty.
32%. Kamil jest jeszcze względnie zdrowy. 44%. Pudło. No kiepsko, kiepsko. Oczywiście mamy posiłki, więc też nie jest dobrze na głowie, ale w następnej turze możemy się już ewakuować. O kurczę, muton. Dobra, przynajmniej mutona żeśmy trafili. O kurczę, draśnięcie. This is Firebrand. It's time to go. Tak, tylko teraz nie wiem, czy tu nie popełniłem pewnego błędu. Właśnie. Tu nie wiem, czy nie popełniłem pewnego błędu, który może się okazać niestety brzemienny w skutki. Zrozumiano. A nawet nie. Dobra, opuszczamy tą imprezę. Opuszczamy tą imprezę. Nie lubią nas tutaj. Okej. Pudło. Pod odstrzałem jesteśmy. No i został pędzi wiatr, który 33% mamy szans. Zaraz, stoi na punkcie ewakuacji? Nie. No właśnie. Na to trzeba bardzo uważać. Pudło. Więcej na razie ci już nie będzie potrzebne. Dobra, udało się. Prawie wszyscy ranni. Było ciężko jak nie wiem co, ale udało się. 21 wrogów, 5 rannych żołnierzy. Dobra. Uff. Najwięcej przeprowadzonych ataków. Oleńka, pędzi wiatr. Najczęściej pod ostrzałem. Najdalszy ruch. Liczba zabitych wrogów, naturę i nowy rekord, nie widziałem ile. Nowy rekord, premia do osłony. 1,46 wroga. Zadane największe obrażenia jak grzmot Sancho Panza. Ale muszę powiedzieć, że nasz żółto dziób też je sprawiła. Oczywiście przypłaciła to, że tak powiem, no. Praktycznie wykrwawieniem się. Ale no cóż, ważne, że się udało. Wszyscy mają awanse, dobra. Protokół wsparcia przechwytujący, hakowanie, bojowy. Reanimacyjny też by się nam przydał, ale bojowy jest nie do zastąpienia. Mabaso grenadier. No, teraz będziemy mieć nadmiar grenadieru. Ogłuszenie, strzelanie biegu, błyskawiczny refleks, zabójcza bliskość, wzmocnienie. Nie zużywa akcji. To jest dobre. Instynkt zabójcy. Obrażenia krytyczne. Ogłuszający strzelec. No szansy trafienia. Dajmy instynkt zabójcy. Pędzi wiatrowi. Złośnik. Saper. Ciężka artyleria. Dodatkowy egzemplarz granatu. Jak najbardziej.
No i Sancho Panza, walcie, bezpieczny, cel namierzony, środek ciężkości, jeden punkt więcej, stalowe nerwy, 5% szans do trafienia krytycznego. To jest dobre, bo jak mamy dużo wrogów i jeszcze mamy dwa strzały, to mamy dużą szansę, żeby jednak zdjąć tych wrogów. Okej, okay. Zobaczmy jeszcze tak szybko mniej więcej, jak długo, zobacz żołnierzy, potrwa leczenie. Te 20 dni, no, mogło być gorzej. Okej, okay, dobra, dziękuję za obejrzenie tego odcinka, za polubienia, komentarze, cześć i do zobaczenia.